wherever love goes, there is also misery. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Laczek, witam bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry Czucie Nostę na Nozbycie. Teraz najwyższy, czas najwyższy. Co tu się stanęło? Dziękuję. Tak to mogę określić. Ogólnie, widzicie, już nie posiadam miecza, bo ciągle go kręcę. No i został przykręcony już 15 tysięcy razy. Tak to mogę określić. Lecimy sobie do wioski, ponieważ muszę to zrobić w końcu taką pewną rzecz, bo muszę przekręcić sobie w końcu zbroję na plus 8. Tak w sumie dość długo zwlekam z tym. Sprawdźmy sobie, jakie posiadam mesy. O kurde, gdzie mam buta? Dobra, tu mam buta. Bo to się... Ile to jest w ogóle pieniędzy? 6, 12, 24, 36, 40, 4 razy 4. Szesnaście, czyli to będzie 160 tylko kaka. Kurczę, no, mało pieniędzy w sumie, jak tych... Jezu, 300 zbroja. I bym mógł ją prawie tutaj sprzedać. No ale prawdzie mówię, to nie o to chodzi, nie o to chodzi. Bo będziemy sobie przykręcali tą unikalę. Ja wiem, Laczek, powiedziałeś już tyle razy. Ogólnie, jak możecie słyszeć, dalej jestem opuchnięty. Nawet to widać odrobinę. No i powiedzcie, czy bardzo jestem niezrozumiały? No bo ogólnie rzecz biorąc, prawdziwie mówiąc, mnie coś przestało boleć. Ale ta niższa jest niestety opuchlizna. I na samym początku zrobimy sobie na początku 20 podzielone 2, czyli 10 takich tych amulecików. I tutaj postanowię, że te sobie przy was weźmie materiały, więc potrzebuję tego 30 sztuk, więc kupuję, będąc po tak, przypiszę Morticus, tak? Nie, Morticus, coś takiego. Kurde, się tam napisałem. Morticus. 30 sztuk potrzebuję. Jeszcze kupujemy sobie oczywiście template'y. Te zwane oczywiście szablony, 30 sztuk. Tutaj jeszcze bym potrzebował tych 30 sztuk. I jak wiadomo, tam było 1200 celi potrzebne. Ile posiadamy celi w ekwipunku? Ile to jest? To będzie prawie 9000. O, jak tu widzę, nawet dużo tej celi mam. Więc wychodzi na to, że sobie od razu przerobię. Ogólnie nie lubię tego robić, bo zawsze problem był z tymi rzeczami taki, że na przykład zużyję jeden amulet i reszta jest bezużyteczna. To jest największy problem akurat w tych... W tych amuletach, no niestety taka prawda, no nie lubię. Czyli to jest zmierzona szansa. I to los to gamble you equipment from champion level 55 to 60 and keep it the shell of the equipment, don't waste it on act 6 equipment. Czyli tutaj nie ma zmniejszonej szansy, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony. I to chyba tyle. Chyba tyle, no trzeba w końcu brać to L8. Taka prawda. Top. I tylko mam 3, 6, 9, 10, 10. Idealnie wyliczone. Więc lecimy do Teomana i będziemy go wbijać. Ale zanim do tego przejdziemy, zapomniałem, ludzie, o jednej rzeczy. O jednej ważnej rzeczy, o której teraz wam powiem. Ale muszę sobie pójść po skrina. Więc za chwilę się widzimy. Więc strzałka. Właśnie wracam dawać mordeczki. Właśnie mi się przypomniało, o czym sobie zapomniałem. Więc tak, biorę sobie tutaj telefon do ręki, bo mam oczywiście tutaj skina. Wy będziecie mieli oczywiście fajnie pokazane oczywiście zdjęcie na tutaj oczywiście ekranie. No i ogólnie, tutaj od widza jest taki bardzo fajny, no nie będę ukrywał, łuczek, który możecie sobie od niego kupić, od gracza First Place.
po polsku pierwsze miejsce. Też będziecie mieli tutaj pokazane oczywiście tę nazwę. Jeżeli chodzi o łuk, bardzo fajny łuk, to nie będę ukrywał. Szczerze, gdybym miał kasę i bym miał zrobione jako na wojownika, bym sobie taki łuczek kupił dla łucznika. Też planuję w przyszłości zrobić sobie takiego jeszcze łucznika pod PvP. Tylko, że tutaj potrzeba jeszcze odrobinkę sporo czasu. Jeżeli chodzi o łuk, bardzo fajna opcja, bo ma 50 na 36. 50 atak, 36 defa. Jakieś tam dwa ściągania DS-a, 8 ogień, 7 światło, to takie mniej istotne. SL, siły 16. Spoko opcja, zawsze się przyda. A co najważniejsze, przed prawie maksymalny krytyk, bo 65%. I powiem wam tak, myślałem, że to będzie jakieś gorsze jak u... A to też spoko łuczek jest i tutaj naprawdę, jeżeli byście chcieli mieć jakiś naprawdę bardzo spoko łuk, bo w nim wprawdzie mówiąc tylko brakuje obrażeń, na przykład jakieś 150, czyli jakieś bazówki, ona nie jest aż tak bardzo istotna jak kryt, a tu podkreślam, kryt jest prawie maksymalny, co powoduje, że ten łuk to jest plandeka totalna. Więc jeżeli potrzebujecie jakiegoś fajnego łuku, oczywiście na łucznika, to serdecznie go polecam. No oczywiście piszcie do tamtej osoby. A teraz my wracamy, czyli ja, do takiego głównego wątku. Czyli przykręcenie oczywiście tej zbroi. No jakieś ciekawsze oczywiście u. Lepsze niż oczywiście u 1, lepsze niż u 2. Jak się prezentuje na U1? Patrzcie, jaka różnica jest ogólnie w bazówkach. Ja sobie tutaj tak dam, o, na przykład w ten róg. Będzie bliżej po prostu tą zbroję. Ile tu różnice? 981. Tak, no 70, to jak 123 bazówki różnicy na blisko, to jest sporo. Na odległość? No to tutaj troszkę mniej, bo 107 jak widzę. No a jeżeli chodzi o magię, o, tutaj zdecydowanie najmniejsza różnica, bo tylko 41. 41 weszło kolejne U1, jak się tu prezentuje. No, różnica jest delikatnie, ale jeżeli chodzi na przykład w porównaniu z tamtej zbroi o uniki, no to tych uników tu jest już jednak więcej. Już tutaj więcej. Nie mogę się doczekać U8, naprawdę nie mogę się doczekać U8. Żeby położyć po prostu tą moc. No też nie będę ukrywał, to też nie jest jakiś topowy alm, bo na przykład zamiast tutaj na przykład tego zlecenia na światło, gdyby byłby jakiś stun, byłoby to lepsze, prawda? Na dzień dzisiejszy bardzo dobry alm i szczerze powiedziawszy chyba go już nie będę wymieniał do końca gry, bo wprawdzie mówiąc nie jest tak dużo graczy, którzy mogą w ogóle walczyć przeciwko mnie. Taka jednak jest prawda. To też trzeba wziąć pod uwagę, no. Dobra, modeczki. Więc tak. Będziemy się wiedzieli za chwilkę, jak będzie oczywiście U8. Więc oczywiście, co mogę wam powiedzieć? Strzała! U7! Halo! W ogóle powiem wam, jedna z najgorszych rzeczy jaka jest, to kiedy macie ten amulet, który służy do samego przykręcania unikalności, daje chyba częściej U7 i U8 niż taki zwykły. I to jest bardzo bolesne, bo nic mi nie wchodzi. Jeżeli chodzi o kręcenie miecza, znowu nieskręcone. Przygotowałem na niego 300 amuletów już. 330, bodajże coś koło tego. Jest to bardzo duża ilość. Jeden amulet kosztuje, no różnie, no. Czasem 20 kk. Czasem 25 kk, dajmy taką sumkę, taką pomiędzy, tak to można określić, czyli 22 kk 500.
To wiecie, ile to jest pieniędzy? Już wam mówię, ludzie. Już wam mówię. U6. Czyli weszły wszystkie unikalności oprócz U8. Czyli to już jest ten moment. Już wam mówię. To jest około 7,5 miliarda. To jest bardzo dużo. Szczerze powiedziawszy, jak sobie tak myślę, że biorąc do kupy wszystkie amulety, które wziąłem, jestem tak unlucky, że już lepiej by było poczekać, jak ktoś będzie sprzedawał miecz i zapłacić 30 miliardów jakiemuś typowi za miecz i zostać wyśmiany przez wszystkich ludzi, niż po prostu kręcić to, bo ja mam naprawdę, jestem tak unlucky. No też trzeba pamiętać, ludzie, o tym, bo ja tą zbroję kupiłem, ja jej nie kręciłem. I pomyśleć sobie, że jeszcze nic nie wykręciłem. To jest najgorsze, a mój kumpel w jakiś 40 amuletach wykręcił miecz, kuszę i zbroję. To jest ból, to jest ból. 40 amuletów, a już mam ponad 1000 amuletów, ja już nawet tych amuletów nie liczę. To są grube miliardy tutaj. Dobra. Więc... A few moments later. Oh my god! Ile to już mam materiał? 50 minut! 50 minut materiału! Two hours later. Co to jest, ale ja nie wiem, co to jest. To jest U7, którego nie chcę. Ale ja pitole i kręcę bez amuletu. One eternity later. Śmieszne. Powiem wam, przypomniał mi się taki moment, jak nagrywam Outlasta 2, nawet już nie, z 5 miesięcy temu to było, albo na 6 miesięcy temu. I był taki moment w Outlaście 2, sobie usiadłem i nie byłem w stanie przejść tego momentu. I siedziałem i wiem, że chciałem pójść wcześniej spać, żeby się wyspać. Zacząłem nagrywać chyba o 23. Nagrywałem do pierwszej w nocy. Nie wiem, no nie potrafiłem przejść etap. 2 godziny materiału. Czy tam już chyba godzina była? Nawet już nie pamiętam, ile tego było. Ale ponad godzina była na pewno. Materiału. Gdzie wykonuję tą samą czynność i ciągle padałem przez jakiegoś tam stwora. Bo nie byłem w stanie przejść jednego miejsca. Ja pitole, godzina czasu na głupie betowanie na L8? What the? Masakra totalna. Dobra, powiem tak. Już nie będę ulepszał tej zbroi. Mam jej po prostu dość. Nie chcę jej ulepszać. No, to ludziska, żeby było mi cieplej na serduszku, zostawcie ładnego łapkacza, pięknego oczywiście prostokącika, no i oczywiście medeczki, z mojej strony to będzie wszystko. Więc oczywiście, strzała.